Powiedzmy, że mamy dokładnie tak samo jak w poprzednim filmie, równie pochyłą oraz blok, przy czym tym razem wszystko jest zrobione z lodu, zarówno równia, jak i leżące na niej ciało. A dlaczego wszystko jest zrobione z lodu? No po to, żeby móc zaniedbać tarcie, ponieważ lód, dwie lodowe powierzchnie będą się po sobie ślizgać na tyle dobrze, że można przyjąć, że tarcie jest równe zero i dlatego taki materiał sobie wybraliśmy w tym przykładzie. No i zobaczmy, żeby było wszystko na konkretnych liczbach, to umówmy się tak, że masa naszego bloku niech to będzie 10 kg, a kąt, ten tutaj nazywany przez nas teta, niech to będzie tym razem 30 stopni. Tak, żeby były konkretne liczby, teraz już na symbolach sobie wszystko rozwiązaliśmy wcześniej, natomiast i będziemy mogli z tych wyników korzystać, natomiast teraz już weźmy sobie konkretne liczby. I tak, co tutaj działa, co za siły działają na nasz blok? Na pewno działa siła grawitacji, tutaj przyłożona w środku masy, zwrócona centralnie do środka Ziemi. No i co? I wartość tej siły grawitacji w naszym przypadku to będzie 10 razy 9,8 to jest 98, a kilogramy razy metry na sekundę kwadrat to są newtony. Czyli mamy siłę grawitacji, inaczej możemy napisać, że siła grawitacji jako wektor już to jest 98 newtonów. I określona jest wartość i określony jest zwrot wektora siły grawitacji w dół. W ten sposób możemy to sobie napisać. I teraz jesteśmy ciekawi, co z tym blokiem lodu będzie się działo. Tak, więc z poprzedniego filmu wiemy, jak sobie rozbijaliśmy na składowe, na składową prostopadłą i na składową równoległą naszą siłę grawitacji. No i wiemy z poprzedniego filmu, że ten kąt teta, który jest tutaj, dokładnie ten sam kąt dla dowolnego kąta, jaki by tutaj nie był, ten teta, to kąt, który mamy tutaj, będzie miał dokładnie tę samą miarę. Wobec tego tutaj też będzie 30 stopni w tym wypadku. Tak, tutaj jest kąt prosty, tutaj również, to prawda troszkę brzydko się narysowało. No i z definicji funkcji trygonometrycznych sinusa i kosinusa doszliśmy do tego w poprzednim filmie, że te składowe prostopadła i równoległa się wyrażają przez kosinusa i sinusa tego kąta. Możemy po prostu te wyniki tutaj wykorzystać. Tak, to nam wyszło, że wartość tej siły, tej składowej siły prostopadłej, to będzie tutaj te nasze 98 newtonów razy kosinus kąta teta, w tym wypadku kosinus 30 stopni. Natomiast wartość tej siły, tej składowej równoległej, to będzie 98 newtonów razy sinus kąta 30 stopni, tak? Czy też możemy już konkretnie wektory wraz z określeniem kierunku. I tutaj jeszcze pamiętając o tym, że kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2, a sinus 30 stopni to jest 1/2, to sobie można albo wyprowadzić ze związków między bokami trójkąta równobocznego, czy też połowy trójkąta równobocznego, albo po prostu sprawdzić w tablicach, czy policzyć na kalkulatorze. W każdym razie to jest coś, co można założyć, że wiemy. A stąd składowa siły grawitacji prostopadła do równi to będzie 98 newtonów razy pierwiastek z 3 przez 2. 98 przez 2 to jest 49, czyli tutaj będziemy mieli 49 pierwiastków z 3. No, liczba niewymierna. Można sobie też na kalkulatorze sprawdzić, ile to będzie newtonów. A kierunek będzie prostopadle do równi i w dół, tak? Bo również prostopadle do równi mogłoby być w górę lub w dół. W ten sposób sobie to określmy. Z kolei siła równoległa, składowa grawitacji, to będzie 98 razy 1/2, czyli po prostu 49 newtonów, równolegle do równi, do powierzchni równi i również w dół. Możemy to sobie określić, jeśli chcemy powiedzieć o wektorze, który ma zarówno wartość, jak i kierunek i zwrot. Tak? No, czyli powiedzmy, że tutaj mamy siły, jakie działają na nasz lodowy blok w tych dwóch kierunkach, prostopadłym i równoległym do powierzchni równi, ale czy to są jedyne siły, jakie działają na blok? No zastanówmy się, gdyby ta siła grawitacji to była jedna, jedyna siła, jaka działa i to były jedyne składowe i ona jedna tylko dawała przyczynek do składowych wzdłuż jednego i wzdłuż drugiego kierunku, no to co by było wtedy?
w kierunku prostopadłym do równi, gdyby to była jedyna siła, jaka działa, no to mielibyśmy problem, bo by nam z drugiej zasady dynamiki Newtona wynikało, że klocek musi, lodowy blok musi przyspieszać w tym kierunku, czyli musi nam tutaj, nie wiem, no zapadać się w ten lodowy blok, a coś takiego się nie dzieje. I wiemy tutaj z tego, że właśnie w tym kierunku blok nie przyspiesza, wiemy, że w związku z tym musi działać ze strony równi na klocek siła, tak zwana siła, normalna siła reakcji podłoża, która sprawia, że ta siła prostopadła do równi jest równoważona. Narysujemy sobie to w ten sposób. Tutaj nam to co prawda nachodzi na to wszystko, co tu pisaliśmy, ale myślę, że mimo wszystko to będzie czytelne. O. Siła reakcji podłoża, zwana inaczej siłą normalną. No i tutaj ona co do wartości musi być równa tej składowej prostopadłej, bowiem muszą się one w tym przypadku sumować do zera. Tak? Czyli to jest ta dodatkowa siła, która jeszcze tutaj działa. Z kolei w kierunku równoległym do równi, tutaj w zasadzie no, wzięliśmy sobie wszystko zrobione z lodu, więc nie ma tarcia. Tutaj nic nie równoważy tej siły, tej składowej siły skierowanej w dół wzdłuż równi, ale nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście ta siła działała, ale wówczas nasz klocek będzie przyspieszać, będzie się poruszać w tym kierunku z przyspieszeniem. Jeśli mamy, wiemy z drugiej zasady dynamiki Newtona, że możemy to sobie zapisać, że siła to jest masa razy przyspieszenie, z jakim ciało się porusza, chociaż w zasadzie precyzyjniej było powiedzieć, że przyspieszenie ciała jest wyrażone przez wypadkową siłę, jaka na nie działa, podzieloną przez masę. Więc tutaj będziemy mieć w tym kierunku wszystko jest zrównoważone, natomiast w tym będziemy mieli 49 newtonów równolegle do równi w dół, tak skrótowo to napiszę. I to jest podzielone przez masę ciała równą 10 kg, a wobec tego przyspieszenie, które również jest wektorem, który będzie miało oprócz wartości kierunek i zwrot, to będzie 49 przez 10 to jest 4,9 newtony przez kilogramy to są metry na sekundę kwadrat, a kierunek będzie równolegle do równi i w dół. Czyli wyszło nam, że w takim przypadku rzeczywiście klocek się będzie lodowy, po lodowej równi będzie się ślizgać, będzie zjeżdżać z przyspieszeniem. I teraz pomówimy o tym już w jednym z kolejnych filmów, ale warto się zastanowić, jaki warunek musiałby być spełniony, żeby tak umiejscowiony klocek nie zjeżdżał, tylko spoczywał. Tak myślę, że przed obejrzeniem następnych filmów warto się nad tym zastanowić.